Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i dzisiaj kolejny odcinek z serii mojego życia na rezerwie. Powiem Wam, tak się śmieję i wszystkim mówię, że ten mój grafik na tej rezerwie to chyba jest jeszcze lepszym grafikiem niż ten na topbicie. Na topbicie, czyli w tym, gdzie jestem w grupie pierwszej i jakby moje prośby, które daję na o loty, są brane pod uwagę priorytetowo. Powiem Wam, jak na razie naprawdę chyba jednak ta rezerwa przebiła wszystkie moje wcześniejsze grafiki. A nie ukrywam, że tak mnie tą rezerwą straszono. Myślałam, że może jej nie dostanę, może mnie pominą. I okazało się tak naprawdę, że dostałam ją jako pierwsza wśród moich znajomych, którzy właśnie ze mną rozpoczęli pracę w Emirates. I nawet dostałam ją wcześniej od moich współlokatorek, które rozpoczęły pracę w Emirates wcześniej niż ja. No i jak już oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to wiecie, że pierwszy lot odbyłam do Birmingham. Kolejnym moim lotem na rezerwie był Nowy Jork. Miałam też sporo dni wolnych, z czego bardzo się cieszyłam, ponieważ w moim grafiku chyba najbardziej lubię właśnie zobaczyć jak najwięcej dni wolnych. No i słuchajcie, po tych chyba miałam 4 czy nawet 5 dni pod rząd wolnego i z tego też właśnie nagrałam Wam takiego vloga, co tam sobie robiłam, co tam z koleżankami, gdzieś tam pojechałyśmy do jakiejś restauracji, do galerii. No i słuchajcie, po tych dniach wolnych postawiono mnie na rezerwie, na standby w domu. Standby w domu oznacza to, że w okresie 8 godzin, oni Tobie podadzą od której do której godziny, ale to będzie 8 godzin, gdzie po prostu musisz być gotowym na telefon, jesteś pod telefonem tak naprawdę i w każdej chwili mogą po Ciebie zadzwonić i wysłać Ciebie gdziekolwiek, na jakikolwiek lot, gdzie ktoś po prostu na ostatnią chwilę odwoła albo po prostu będą potrzebowali kogoś do załogi. No i mógłby to być lot krótki w tej weftę, mógłby to być lot gdzieś tam po Europie, a mógłby to być nawet i multisektor, gdzie po prostu byłoby się poza domem nawet i 5 dni. No i trzeba mieć już walizę spakowaną, przygotowaną. Niektórzy, słyszałam, że nawet siedzą w domu, tak są zestresowani i siedzą w domu już przygotowani w mundurze, w makijażu, w zrobionych włosach. W zasadzie tak powinno być. Zaraz ja Wam powiem, jak ja moją rezerwę właśnie, ten mój standby spędzałam. Jeszcze jest drugi standby, on trwa 4 godziny i to jest standby na lotnisku. To oznacza, że po prostu musimy już w mundurze, w ogóle ze spakowaną walizką i musimy mieć tą walizkę przygotowaną no, na jakikolwiek lot po prostu. Musimy się po prostu spakować, pojechać na lotnisko. Tam na tym lotnisku mamy takie specjalne pomieszczenie. Siedzimy tam 4 godziny. Też jest jakiś określony czas. 4 godziny siedzimy. Znaczy się 4 godziny to jest taki okres, po którym nam się jak w ciągu 4 godzin nie zostaniemy wysłani na lot, to po prostu wracamy do domu, a mogą nas na przykład na dzień dobry, czy po 2 godzinach, czy nawet po 3 godzinach i 50 minutach, takie też się zdarzają sytuacje, po prostu na ostatnią chwilę wyciągnąć z tego pokoiku na lot. Ja jeszcze akurat tej rezerwy nigdy nie odbyłam, miałam tylko te domowe, tę pierwszą domową, co tak naprawdę na początku tej rezerwy już dostałam informację, że lecę do Birmingham. No i wtedy miałam teraz właśnie kolejny standby domowy, który zaczynał się od 8 rano do 16. No i słuchajcie, ja sobie myślę, na luzie, 8 rano, spoko, no normalna godzina, ludzka godzina. I też już taka byłam trochę, bo po tych lotach właśnie długich do Ameryki, to mi się wszystko rozstraja, ja nie mogę spać, śpię w dzień, gotuję w nocy, nie lubię tego, no ale wiecie, miałam te kilka dni wolnego
I się już przyzwyczaiłam, więc mówię, ósma spoko. No i nastawiłam sobie godzinę budzik na 8 rano. Oczywiście już walizkę moją miałam, no tak w miarę spakowaną, jakieś tam dresy wrzucone, kosmetyki. Bo wiecie, to nie jest tak, powiedzmy jak gdzieś by mnie wysłali, no to wiadomo, mundur jest najważniejszy, a to, że ja na przykład bym nie miała kurtki czy jakichś tam butów odpowiednich, zawsze można zostać w pokoju i sobie odpocząć. No, ale mówię, budzik sobie nastawiłam na 8. No i powiem Wam, obudziłam się o tej 8, czy nawet trochę po 8. Spojrzałam na telefon, że nie mam żadnego telefonu, w sensie nikt do mnie nie dzwonił. No mówię, dobra, to se wtedy pośpię jeszcze. Co, ja będę się stresować? No, a poza tym tak mi się dobrze spędzało czas na tych dniach wolnych, tak sobie myślę, dobra, może mnie wcale nigdzie nie wyślą. No i ja Wam powiem, tak sobie na spokojnie pospałam chyba do 11.30, czy nawet do 12.00. Na spokojnie sobie później tam zrobiłam śniadanie, podeszłam do sklepu. No i wiecie, i tak sobie, no też nie mogłam nigdzie tak naprawdę wyjechać daleko, bo gdyby naprawdę po mnie zadzwonili, no to bym miała problem. No i już mi się tak nudziło i mówię, a dobra, pójdę sobie na siłownię, bo siłownię mam tam po prostu, gdzie mieszkamy, to zjeżdżam sobie kilka pięter niżej i mam siłownię tak naprawdę w tym samym budynku. Mówię, dobra, pójdę sobie na tą siłownię. Raz na ruski rok poszłam na siłownię, dalej nic, wróciłam do domu i to była już jakoś, ja wiem, 14.30 może. No jeszcze mało zostało czasu do tej rezerwy, ale tak jak mówię, jak macie rezerwę do 16, to nawet bodajże 15.59 mogliby po Was zadzwonić. No i słuchajcie, jeszcze albo właśnie po Was zadzwonią, albo jeszcze ja mam taką aplikację, w której mam mój cały właśnie grafik i sobie po prostu jak ją odświeżam, no to zobaczę jakieś powiadomienia. I słuchajcie, weszłam sobie w tą aplikację, odświeżam po tym czasie, bo sobie myślę, kurczę, może się zagapili, nie zadzwonili po mnie, dobra, zobaczę na tej aplikacji. I wyświetliła mi się wiadomość, że mam coś do zaakceptowania, bo zawsze Wam się wyświetla taka wielka wiadomość, akceptuj, nawet nie wiesz co, ale musisz to zaakceptować. Ja mówię, nie. No ale no dobra, no to zaakceptowałam to. W ogóle mi się wyłączyła ta aplikacja. Ja mówię, co teraz? I słuchajcie. Tak odświeżam, patrzę. Londyn. Londyn, wysyłają mnie do Londynu. Ja tak aż oczy przecieram, ja mówię, czy ja śnię? I słuchajcie, i okazało się, że to nawet nie wysyłają mnie teraz na tej rezerwie domowej, tylko wysyłają mnie, to było tak, że teraz jestem w domu na tym standby i wtedy zatwierdziłam drugi dzień, to jest mój taki odpoczynek, ponieważ kolejnego dnia w nocy mam lot do Londynu. No to już przez tą wiadomość, no wiedziałam, że mnie w zasadzie już dziś, w dzisiejszym dniu nigdzie nie wyślą, ponieważ no nie mogą mnie nigdzie wysłać, jak ja już mam lot do Londynu zaklepany. Ewentualnie może na jakiś w te, gdzie ten lot by trwał godzinę, ale wątpię. No i tak się złożyło, że naprawdę mnie całą tą moją rezerwę domową po prostu spędziłam, nie będąc nigdzie wysłana. No, a okazało się, że po prostu dali mi znać i to z takim wyprzedzeniem, że będę miała lot do Londynu. I nie dość tego, że dali mi lot do Londynu, to dali mi lot, który najbardziej lubię, czyli lot nocny, gdzie całą noc lecę i zazwyczaj w tajemnicy Wam powiem, że na tym locie dostajemy przerwę do spania. Zazwyczaj na lotach do Londynu, czy tam z Londynu nie ma przerwy, bo tam jest zawsze busy i to też nie jest najdłuższy lot na świecie, więc zazwyczaj w ogóle nie ma przerwy,
ale że to jest lot nocny, wiecie, zazwyczaj ludzie śpią, no to nam też często właśnie dają na tym locie spać. No i wtedy po tej całej nocy z samiutkiego rana lądujemy w Londynie i ja od razu tylko się przebieram, prysznic, przebieram się szybko i od razu jadę na miasto. Bo wtedy wiecie, z samego rana mam cały dzień na włóczenie się po mieście. No i wylot dopiero kolejnego dnia, no z samego rana akurat jest też wylot, ale natomiast wolę ten lot niż na przykład jak przylecę tutaj powiedzmy o godzinie 14, a wylot kolejnego dnia też jest w okolicach właśnie 15-16. I tak wiecie, no przylecę o tej 14, zanim ja się wygrzebię z tego hotelu, zanim ja pojadę na to miasto, to już będzie ciemno, to już połowa sklepów czy czegoś tam będzie pozamykanych, zaraz trzeba będzie wracać tutaj z powrotem do hotelu, no i też na drugi dzień, też z samego rana mogłabym gdzieś pojechać, ale wiecie, cały czas w głowie się ma, że kurde, zaraz wracam, już muszę wracać do hotelu, bo zaraz mam odbiór, nie lubię, tak? Lubię właśnie najbardziej ten lot i właśnie, no na ten, ja byłam aż w szoku, powiem Wam, ja mówię Wam na wcześniejszych, gdzie ja w ogóle wysłałam prośby o loty do Londynu, to wcale nie zawsze dostawałam ten lot, dostawałam właśnie te, co wcześniej macie filmiki właśnie, jak spędzałam te dni, to zazwyczaj właśnie siedziałam w hotelu, tutaj sobie szłam na kanapki do Subwaya, mam tutaj w hotelowym lobby Starbucksa, no i po prostu tak sobie tutaj odpoczywałam. A teraz na tej rezerwie dostałam mój ulubiony i słuchajcie, jeszcze nie dość tego, że mój ulubiony, to do tego wylądowałam w Londynie w niedzielę, co oznacza, że po prostu mój chłopak w ogóle nie musiał się martwić, przejmować, bo wiecie, to jest też tak na ostatnią chwilę wiadomość, że ja tutaj będę, a on wiadomo pracuje, a w niedzielę nie pracuje, więc tu w ogóle nie było żadnej dyskusji, bez problemu się spotykamy. No i właśnie tytułem tego wstępu ja się z Wami serdecznie witam właśnie już z Londynu. Może poznajecie ten hotelowy pokój, bo już nieraz tutaj byłam. Właśnie wylądowałam, lot był naprawdę cudowny, ta rezerwa jest naprawdę piękna. Pracowałam w Premium Economy, czyli w tej kabinie Premium. Powiem Wam, naprawdę ten lot był super. Dostaliśmy w ogóle 1,5 godziny przerwy na sen. Ja oczywiście też postarałam się troszeczkę spać przed samym lotem, żeby wiecie, tutaj mieć jak najwięcej energii, ponieważ ja po całym właśnie tym całonocnym locie, ponieważ na lotnisko, słuchajcie, ja z domu wyszłam o godzinie 23:50, no a teraz mamy godzinę 9:00 czasu londyńskiego, więc całą noc mam przepracowaną i od razu właśnie po tym locie wyruszam na miasto. I tak się cieszę i właśnie dlatego zabieram Was razem ze mną, więc już widzimy się z miejsca, do którego zmierzam. Ja dojechałam do miejsca docelowego, jakim jest tym razem Stratford Westfield, czyli galeria handlowa. I słuchajcie, dojechałam tutaj na samo otwarcie, czyli na godzinę 11. Galeria została otwarta o godzinie 11. I jak się okazało, wszystkie tutaj sklepy w środku tej galerii są czynne od 12. Więc nie wiem, jaki sens otwarcia tej galerii od 11. A o 12 niestety, oczywiście standardowo mamy kino. Więc mam nadzieję, że jeszcze po kinie przejdę się tutaj po sklepach, ponieważ mam misję. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś kupowałam sobie taką spódniczkę w Dubai Mall. I jakoś nie mogę do niej sobie dobrać góry, nic mi do niej nie pasuje. I normalnie ją ze sobą dzisiaj przywlekłam i będę właśnie mierzyła w różnych sklepach różne topy, żeby właśnie w
końcu móc ją ubrać i z czymś skompletować. A my przed kinem zaopatrujemy się w smakołyki, ale słuchajcie, słuchajcie, ktoś mnie wyręczył w robieniu ciasteczek. Mój chłopak postanowił zabłysnąć i słuchajcie, przyniósł mi ciasteczka, które sam upiekł, więc już nie mogę się doczekać, aż ich skosztuję. A zaraz je tutaj z Wami normalnie otworzę. Słuchajcie, mam jeszcze dokupioną maczę, ponieważ tą, co tutaj wcześniej kupowałam, już mi się powoli kończy. No i tutaj mam zrobiony właśnie zapas kolejnej maczy. No i słuchajcie, teraz najważniejsze, czyli ciasteczka opieczone przez mojego chłopaka. Zobaczmy, jak one tutaj wyglądają, chwila prawdy. I can see your packaging way is the same as mine. It's no original at all. Okay, let's see. Ooh, it's quite big, no? How many grams? Or you don't want to say? No. Wow. Ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dobra, teraz przyszedł czas na otwarcie tego ciasteczka i jak ono wygląda w środku. Od razu mówię, że on ma lepszy piekarnik niż ja. You have better oven than me. Dobra, otwieramy. Ciasteczko naprawdę wygląda obłędnie. A teraz smakujemy. Pycha. Zajebiste. Mam jakieś zajebiste. Thank you so much. Now I'm not gonna have anything for the movie because I'm gonna eat it now before. So good. So good. A w ogóle do kina idziemy na film. Tam jest właśnie leci. Dune. Druga część, pierwszą oglądaliśmy. No mi już trochę się pozapominało. Próbowałam ją dzień wcześniej oglądać tą pierwszą część, ale jakoś mi się przysnęło, ale dobra, nieważne, mam nadzieję, że ta druga część będzie super, więc lecimy, bo zaraz się spóźnimy na seans. Well, you're American, okay? What kind of American are you? You don't know? Dzisiejszy mój wypad w Londynie taki, dość bym powiedziała, typowo nietypowy, ponieważ oczywiście standardowo zaliczyliśmy kino. Film oceniam, nie wiem, jakoś to nie są moje klimaty akurat ten film, chociaż jak najbardziej był naprawdę bardzo ciekawy, pięknie nakręcony. Myślę, że warty obejrzenia, natomiast ja bym już go drugi raz nie obejrzała. Jeżeli chodzi o zakupy, to jestem bardzo zadowolona. Pokażę Wam może w domu, co dokładnie kupiłam, albo w hotelu, jak nie padnę. Myślę, że jeszcze nie znalazłam tej takiej idealnej rzeczy do mojej spódniczki. Dajcie mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, jeżeli coś z tych rzeczy, które pokazywałam, Wam pasowały właśnie do tej spódniczki. Więc troszeczkę sobie pochodziliśmy po sklepach, trochę szybkim tempem, ponieważ dzisiaj jest niedziela.
Film trwał, nie wiem, chyba z 2,5 godziny. Trochę mi się na nim nawet przysnęło, co mogliście zobaczyć. No a teraz zatrzymaliśmy się oczywiście na nasze ulubione jedzenie, Shake Shack. Tutaj sobie posiedzimy, zaraz nasze jedzonko, jak przyjdzie, to Wam pokażę. No i sobie tutaj pogadamy, no i pewnie już po tym będę musiała wracać do hotelu. Już się robi późno, mi to jeszcze troszeczkę zajmie, żeby tam zajechać. No a już mówię Wam, o 5 rano mam pobudkę i powrót do Dubaju. Jeszcze troszeczkę mi tej rezerwy zostało, ostatnie 2 tygodnie. W zasadzie połowa, z pierwszej połowy jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej połowie. Więc jeżeli również jesteście tego ciekawi, bo będę Was na bieżąco zawsze informowała, jeżeli jeszcze tego nie robicie, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz zapraszam Was również na mojego Instagrama, link w opisie. A tym, którzy mnie już subskrybują i obserwują na Instagramie, serdecznie dziękuję. Cześć, ja już właśnie wróciłam, jestem w domu. Obiecałam Wam, że pokażę, co kupiłam w Londynie. I zobaczcie, kupiłam jednak, zdecydowałam się na tą koszuleczkę. Generalnie wyszłam z tego sklepu, później po nią jednak wróciłam, ponieważ ten print i materiał jest naprawdę rewelacyjny. No i jeszcze taki sweterek z Zary też upolowałam, który bardzo mi się spodobał. Teraz tak szybciutko, ponieważ zaraz wychodzę. Lot powrotny przebiegł bardzo dobrze, chociaż byłam na pozycji, której najbardziej nie lubię, czyli w kuchni. Ale powiem Wam, za każdym razem, jak właśnie tą kuchnię tam ogarniam, te piekarniki i to wszystko, to zawsze właśnie dostaję pochwały, że jak dobrze, super, organizacja, że wszystkich na czas wysyłam i w ogóle, że dobra organizacja, chociaż ja tego naprawdę nie lubię. I w ogóle jeszcze pomagałam dziewczynie obok, bo akurat były dwie z różnych kabin, te kuchnie obok siebie. To jeszcze dziewczynie obok z premium, bo ja akurat nie byłam w premium już na powrocie, to jeszcze jej pomagałam, to w ogóle mi powiedzieli, że rzadko się zdarza, żeby właśnie ktoś z ekonomii jeszcze premium pomagał kabinie w ogarnianiu tego wszystkiego. No ale mniejsza z tym, słuchajcie, bo my zawsze mamy, musimy mieć, bo to jest jakby część naszego munduru, rękawice do piekarnika, bo wiecie, my mamy te tam piekarniki, one są gorące i zawsze jak my je ściągamy czy wyciągamy jedzenie, no to musimy mieć takie rękawice, które dostaliśmy właśnie tutaj od pracy. No i ja te rękawice zostawiłam w samolocie, ale jeszcze nie byłabym taka zła, gdybym po prostu o nich, nie wiem, zapomniała czy coś. Słuchajcie, ja miałam walizkę w tym schowku na walizki. Miałam akurat swój schowek, bo nie było full kabiny, więc ten schowek był tam wolny cały dla mnie. Słuchajcie, miałam tam swoją tą walizeczkę. No i już po tym, jak zamykaliśmy tą kuchnię i tak dalej, no to wiecie, ja swoje rękawiczki wzięłam jako pierwsze, żeby tylko nie zapomnieć, i sobie te rękawiczki po prostu rzuciłam na tą walizkę. No i oczywiście przy wychodzeniu już po prostu tylko biegłam do autobusu, żeby wrócić do domu, tylko wyciągnęłam tą walizę, no i te rękawiczki musiały się po prostu zsunąć, no i zostały w tym schowku. Ja dopiero tutaj tak zerkam na dwór, czy już busa mojego nie ma, bo ja naprawdę muszę lecieć, więc tak szybko od razu napisałam tam do tych, bo tam są takie, jest takie biuro z rzeczy znalezionych, no to powiedziałam im, kurczę, bo zorientowałam się dopiero jak wróciłam do domu, no ale to było, nie wiem, po 30 minutach od razu napisałam, gdzie te rękawice, jakie, jaki samolot i wszystko. Czekałam na odpowiedź, jeszcze raz do nich napisałam, hello, czy tam ktoś tam coś to znalazł. No w sensie na pewno znalazł.
ale już drugie, co z tym zrobił? No, niestety nie znaleźliśmy. Ja teraz mówię, cholera jasna, co ja mam zrobić? I właśnie lecę je odebrać, zaraz wam powiem, co zrobiłam, ale ja już biegnę, bo już mój autobus tam nie czeka, tylko już tam przyjechał. A jeszcze na drogę, słuchajcie, biorę sobie książki, muszę jedną dokończyć, tak szybko wam pokażę, tutaj mam drugą. Ja tam o książkach za dużo nie gadam, bo jakaś książkowa wielce nie jestem, chociaż zaczęłam teraz czytać, więc tak szybko wam te tytuły pokazałam, które mam na drogę i lecę. Jestem z powrotem. Zajęło mi to tylko 5 godzin. Dlatego naprawdę nienawidzę jeździć tam do tego budynku, gdzie miałam to szkolenie. Ten budynek, nie wiem, jakaś dla mnie zła energia. No ale dobra, najważniejsze, że mam to, po co pojechałam, czyli moje rękawiczki. Teraz będę ich pilnować jak oka w głowie. Powiem wam, jakoś nie wiem, w tym roku coś często zaczęłam te rzeczy gubić, ale takie, wiecie, takie poważne. Najpierw tutaj od wejścia do domu kartę zostawiłam w sklepie, teraz te rękawiczki sobie szmrgnęłam tam i zostawiłam w samolocie. A ja się tak przywiązuję do moich rzeczy i mi jest zawsze szkoda. Nawet nie chodzi już o to, że nie wiem, trzeba za coś zapłacić, no to też trochę boli, ale nie wiem, jakoś tak się przywiązuję do tych moich rzeczy i zawsze mi jest szkoda. No i na przykład jak tutaj, już średnio mi się podoba, no ale to nie mam co narzekać, ten woreczek właśnie na te rękawiczki, mój wcześniejszy był taki fajny, materiałowy, tutaj jest logo Emirates, a teraz taki zwykły czarny wór, taki trochę on mi przypomina, on jest identyczny jak worek od kapci jednorazowych, które mamy w hotelach, tylko że kapcie są w białych workach, a ten jest czarny. Ale od razu wam pokażę, jak się prezentują rękawiczki. Już tutaj zaglądałam i wyglądają one tak samo jak moje poprzednie, ponieważ różne mają te rodzaje tych rękawic, tak mi się wydaje, bo widziałam różne, chyba że kupili po prostu inni, kupili je z jakiejś strony czy co. Ale dobra, tak się właśnie prezentują te rękawice. Już wam tutaj prezentuję. To są właśnie te rękawiczki. No jak ja mogłam takie rękawiczki zostawić? No i nie rozumiem, jak ja mogłam to zrzucić na walizkę, później sobie wyciągnąć walizkę i spokojnie, na spokojnie do domu pojechać. Coś mi śmierdziało, bo ta walizka była taka leciutka, nie żeby to ważyło nie wiadomo ile, ale jakoś taka pusta. Dopiero w domu się skapnęłam, aha, dobra, nie wzięłam moich rękawic. A już przy okazji, jak taką podróż sobie sprawiłam właśnie do tego miejsca, no to wymieniłam też moje stare buciory. Już tam mi się skórka z nich schodziła i cały czas mi właśnie zwracali na to uwagę, że no, już trzeba wymienić, już powinnaś wymienić, tylko mi się nigdy nie chciało jechać do tego budynku. No i dostałam nowe buciki. Zobaczcie, normalnie takie nowe, aż się tutaj świecą. Tak się prezentują. To są buty do kabiny, które właśnie będę używała podczas pracy. No i myślę, że to już by było na tyle wrażeń w tym odcinku. I serdecznie wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawiania kciuków w górę, do komentowania, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na wasze komentarze. Zapraszam was również na mojego Instagrama, link w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.